Woźny więzienny poszedł przodem, ciągle oglądając się poza siebie, aby być pewnym, że pan Pickwick idzie za nim. Skierowali się na lewo, przeszli przez otwarte drzwi do przedsionka, z którego potężne drzwi, położone naprzeciw wchodowych, a strzeżone przez barczystego odźwiernego z kluczami w ręku, prowadziły do więzienia Fleet Street. Tu zatrzymali się. Aż woźny odda papiery, zaś panu Pickwickowi oznajmiono, że ma tu pozostać tak długo, aż odbędzie się ceremonia znana wśród wtajemniczonych pod nazwą zdejmowania portretu. Y, jak to zdejmowania portretu? zapytał pan Pickwick. Dla zapamiętania rysów pana, odrzekł odźwierny. O, my, panie, mamy w tę wielką wprawę. Zdejmujemy portret w bardzo krótkim czasie. Niech pan sobie tylko wygodnie usiądzie. Pan Pickwick był posłuszny temu wezwaniu. Gdy usiadł, sam oparł się o poręcz krzesła, powiedział mu cicho, iż zdejmowanie portretu znaczy tylko, iż rozmaici stróże więzienni będą go oglądać, by następnie móc odróżnić go od osób, które będą przychodziły do niego w odwiedziny. — Chciałbym samie, rzekł pan Pikwik, by ci artyści przyszli jak najprędzej, bo miejsce to nie bardzo przypada mi do gustu. — A przyjdą zapewne niebawem, tak? Odparł sam. Widzi pan, tu jest zegar drewniany. A widzę. O, i klatka na ptaki. Też coś. Więzienie w więzieniu, prawda? Podczas gdy sam robił te filozoficzne spostrzeżenia, pan Pickwick dostrzegł, że artystyczne posiedzenie już się zaczęło. Barczysty odźwierny. Usiadł niedaleko naszego bohatera i od czasu do czasu spoglądał na niego niedbale. Inny zaś, słuszny i chudy mężczyzna, umieścił się naprzeciw niego i ukrywszy ręce pod połami surduta, bardzo uważnie wpatrywał się panu Pikujkowi w twarz. Trzeci dżentelmen, widocznie w złym humorze, gdyż odwołano go od herbaty, a teraz dojadał jeszcze chleb z masłem, Umieścił się także koło filozofa i wsparłszy się pod boki. Oglądał go bardzo szczegółowo. Na koniec dwa inne indywidua studiowały jego rysy w zamyśleniu i z wielką uwagą. Pan Pickwick drżał niejednokrotnie podczas tej operacji i wił się na krześle. Ale nie zrobił żadnej uwagi nikomu, nawet samowi, który pochylony na poręczy krzesła rozmyślał częściowo nad położeniem swego pana, częściowo zaś nad przyjemnością, jakiej by doznał, atakując po kolei wszystkich tych stróżów więziennych, gdyby tylko to nie sprzeciwiało się prawu i publicznemu spokojowi. Po sportretowaniu oznajmiono panu Pikmikowi, że może wejść do więzienia. – A gdzie będę spać tej nocy? – zapytał. – A to doprawdy, – odrzekł barczysty odwierny, że na dzisiejszą noc to, to ja sam nie wiem, jutro rano znajdzie się dla pana miejsce przy innym więźniu, wtedy będzie panu wygodnie, a pierwszą noc to, wie pan, zwykle przepędza się tu, jak się uda, ale na zajutrz wszystko się ułoży. Po długiej rozprawie okazało się, że jeden ze stróżów ma do najęcia łóżko na noc. Pan Pickwick pośpieszył więc skorzystać z tego. Jeżeli pan chce, to mogę pana tam zaraz zaprowadzić, rzekł stróż. Nie jest bardzo wielkie, <grych>, nie, ale śpi się w nim znakomicie, tak tędy, tędy panie. Poszli na wewnętrzny dziedziniec i krótkimi schodami zeszli na dół. Klucz przekręcono za nimi i po raz pierwszy w życiu pan pikwik znalazł się w murach więzienia za długi. Rozdział, mówiący o tym, co się wydarzyło panu pikwikowi w więzieniu za długi, kogo tam widział i jak spędził noc. Tom Roker, dżentelmen towarzyszący naszemu filozofowi, zwrócił się na prawo i przez furtkę wszedł po kilku schodach do galerii. Niskiej, długiej, wąskiej i brudnej, wyłożonej kamieniami i oświetlonej tylko dwoma oknami na dwóch swych końcach. To są rzekł ów dżentelmen, wsuwając ręce do kieszeni i niedbale spoglądając na pana Pikwika przez ramię. To są schody do sali. A! odrzekł pan Pickwick, spuszczając oczy, by przypatrzyć się schodom ciemnym i wilgotnym, wiodącym jakby do podziemia. Tam znajdują się zapewne piwnice, w których więźniowie przechowują swoje zapasy. Węgla, no cóż. Cóż, brzydkie to miejsce, ale założyłbym się, że w tym celu dogodne. Spodziewam się, że dogodne. Kiedy ludzie tam żyją, nawet nieźle, nieźle żyją, niechże mi pan wierzy. Mój przyjacielu, odrzekł pan Pikwik, nie chcesz pan chyba powiedzieć przez to, iż ludzkie istoty rzeczywiście mieszkają w tych nędznych lochach? Nie, nie chcę powiedzieć, zawołał ze zdumieniem pan Roker. A dlaczegoż bym nie chciał powiedzieć? A więc żyją tam ludzie, zawołał pan Pikwik. A ta! Żyją! A nawet bardzo często umierają, panie! I czemuż by nie? Cóż by mógł to mieć przeciw temu? Czy żyją też coś? Alboż to złe miejsce? Ponieważ pan Roker mówiąc to. Zwrócił się ku panu Pickwickowi w sposób bardzo gniewny i niemal z oburzeniem wymruczał kilka wysoce nieprzyjaznych zdań o jego oczach, członkach i krwi. Filozof nasz nie uznał za właściwe przedłużać tej rozmowy. Po chwili pan Roker zaczął wstępować na inne schody, tak samo brudne jak poprzednie, zanim zaś szedł pan Pickwick z samym. Doszedłszy do nowej galerii, takich samych rozmiarów jak poprzednia, pan Roker zatrzymał się, by odetchnąć i powiedział – to kawiarnia wyżej jest trzecie piętro, nad niem strych, pokój, w którym pan przepędzi dziś noc, nazywa się salą dozorców, tędy idzie się tam. Powiedziawszy to wszystko jednym tchem, pan Roker wraz ze swymi towarzyszami począł iść nowymi schodami. Schody te... Były oświetlone przez kilka nisko osadzonych okien, które wychodziły na plac wysypany żwirem, otoczony wysokim murem i zaopatrzony w kozły hiszpańskie. Był to, jak objaśnił pan Roker, plac balowy. A według informacji tego dżentelmena, w innej części więzienia, przytykającej do Ferengulon Street, znajdowało się podobne, lecz mniejsze podwórze, zwane Placem Malowanym, gdyż na jego murach można było dawniej widzieć podobizny okrętów pod pełnymi żaglami i tym podobne dzieła sztuki, któremi uwiecznili się zamknięci tam malarze. Gdy pan Roker zakomunikował o tym. Raczej dlatego, tylko by ulżyć sobie opowiadaniem o tym ważnym szczególe, aniżeli by objaśnić pana Pikwika. Przeszedł winną galerię i skręcił w bocznicę u samego jej końca. Tu otworzył drzwi i ukazał pokój, obynajmniej niepociągającym wyglądzie, gdzie stało osiem albo dziewięć łóżek. — To, panie! — rzekł pan Rocker, stając we drzwiach i spoglądając na pana Pikwika z triumfującą miną — to, panie, jest pokój. Ale fizjonomia pana Pickwicka okazywała tak mało zadowolenia na widok tego lokalu, że pan Roker przeniósł swój wzrok na Samuela Wellera, zachowującego dotychczas pełne godności milczenie. Uczynił to zapewne w nadziei, iż znajdzie więcej zrozumienia w twarzy sama. To pokój, młodzieńcze, powtórzył. Widzę odrzekł sam, kiwając głową przyjaźnie. Nie spodziewał się pan znaleźć w tym miejscu takiego, pokoju, co? Mówił dalej pan Roker. Sam, zamiast odpowiedzi. Przymknął jedno oko z wielką swobodą i wprawą, co mogło oznaczać, że i spodziewał się, i nie spodziewał, według tego, jak to sobie zechce tłumaczyć. Wykonawszy ten manewr, sam otworzył oko i zapytał, które mianowicie z tych dziwnych łóżek radzi zająć. Gdzie to, według optymistycznego mniemania pana Rokera, tak się znakomicie śpi? Tutaj. Rzekł pan Roker, wskazując w jednym kącie na stare, zardzewiało łóżko żelazne. Tu, panie, zaśnie każdy, czy chce, czy nie chce. No, proszę, rzekł sam, patrząc na ten mebel z najwyższym wstrętem zapewne, mówił dalej, spoglądając na swego pana spod oka, w nadziei, iż ten zawaha się w swem postanowieniu na widok tego wszystkiego i zapewne inni dżentelmeni, którzy tu śpią. Są y, prawdziwymi dżentelmenami, co? A rozumie się. Jeden z nich, panie, wypija dwanaście kwart piwa dziennie i nie przestaje palić fajki nawet, gdy je. O, to musi być niezwykły człowiek, zauważył sam. O, panie, pierwsza klasa, odrzekł pan roker. Bynajmniej nie wzruszony tą wiadomością, pan pickwick. Oznajmił z uśmiechem, iż postanowił wypróbować zalety tego łóżka. Pan Roker powiedział na to, iż może iść spać, kiedy mu się podoba, bez żadnych formalności i bez uprzedniego zawiadomienia. poczem odszedł, pozostawiając go samym w galerii. Zaczynało ciemnieć. To znaczy, w tym miejscu, gdzie nigdy nie było widno, Zapalono kilka płomieni gazowych, może przez grzeczność dla nadchodzącej nocy. Ponieważ było dość ciepło, więc niektórzy z mieszkańców licznych pokoików leżących po prawej i lewej stronie galerii, pootwierali drzwi. Przechodząc galerią, pan Pickwick z zajęciem i ciekawością zaglądał do ich wnętrza. Tu czterech czy pięciu opasłych mężczyzn których zaledwie można było dojrzeć za kłębami dymu tytoniowego, krzyczało i kłóciło się przy na wpół wypróżnionych szklankach piwa i grało bardzo brudnymi kartami. Tam biedny, samotny starzec, pochylony nad zżółkłymi i podartymi papierami, wypisywał po raz setny przy słabym świetle łojówki długi spis swoich żalów w nadziei, iż zdoła to dostać się do jakiejś znacznej osoby. Która może nawet na nie nie spojrzy i której serce nigdy się tym nie przejmie. W trzecim pokoju jakiś mężczyzna wraz ze swą żoną urządzał na ziemi nędzne posłanie dla najmłodszego ze swych licznych dzieci. W czwartym, piątym, szóstym i siódmym znów karty, piwo i dym tytoniowy. W samej galerii, a zwłaszcza na schodach, wałęsało się bez celu mnóstwo ludzi. Jedni dlatego, że ich pokoiki były puste i samotne. Drudzy znów, że ich były pełne i duszne. Większa jednak część dlatego, że trapił ich niepokój, i sami nie wiedzieli, co mają z sobą począć. Byli tu przedstawiciele wszystkich klas. Od rzemieślnika w kaftanie z grubego barchanu, aż do zrujnowanego utracjusza w kaszmirowym szlafroku z dziurą na łokciu. Ale wszyscy byli podobni do siebie pod jednym względem. Mieli miny niespokojne, spłoszone, jak pojmana zwierzyna, a zarazem bezwstydne i fanfarońskie, które trudno wprost opisać. Ale każdy, jeżeli by tylko zechciał, może je z łatwością zobaczyć. Wystarczy bowiem wejść do pierwszego lepszego więzienia za długi, spojrzeć na byle jaką grupę i obserwować ją z takim zainteresowaniem, jak to czynił pan. Co mnie zastanawia samie, rzekł filozof, oparłszy się o żelazną poręcz schodów, co mnie mianowicie zastanawia to, że uwięzienie za długi zaledwie uznaje się za karę. Tak pan sądzi? Odparł pan Weller. No, czyż widzisz, jak ci ludzie piją i hulają, niepodobna by więzienie bardzo ich martwiło? niezawodnie panie niezawodnie ci się tem nie martwią dla takich tu co dzień święto bo mają porter i kręgle ale są i inni którym to bardziej dolega biedacy którzy nie mogą ani pić piwa ani grać w kręgle którzy modliliby się gdyby mogli i których serce krwawi się gdy ich tu zamkną odpowiem panu iż dla takich którzy ciągle wałęsali się po szynkach więzienie w ogóle nie jest karą a tych znowu, którzy ciągle pracowali, aż zanadto przygnębia. Nie ma równości, jak mawiał mój ojciec, gdy mu nie zrobili grogu po połowie z wódką. Nie ma równości i dlatego to wszystko nic nie warte. Sądzę, że masz słuszność, Samie, rzekł pan Pickwick po kilku chwilach namysłu. Tak, zupełną słuszność. Może znajdzie się przypadkiem jakiś uczciwy człowiek, panie który sobie tu upodoba, lecz przypominam sobie jednego tylko, a mianowicie pewnego umorusanego człowieczynę w brązowym fraku. Ale to była siła przyzwyczajenia. A, a, a któż to był samie? Otóż tego właśnie nikt nie wiedział, odparł sam. A cóż on zrobił? spytał pan Pikwi. Ha! To samo co wielu innych znakomitych ludzi, panie, jego czasów. Miał za duże wydatki, a nie umiał dochodów swoich utrzymać z nimi w zgodzie. A, czyli innymi słowy, miał długi. Tak, i wskutek tego po jakimś czasie znalazł się tutaj. A nie o wiele chodziło: dziewięć funtów sterlingów pomnożonych o pięć funtów kosztów. Mimo to jednak, panie, przesiedział tu, nie wychodząc na krok, całych siedemnaście lat. A jeśli dostał trochę zmarszczek, to nie było ich widać, bo brudna jego twarz i brązowy frak były pod koniec tego czasu takie same jak na początku. Była to poczciwa istota, spokojna, nikomu nie zawadzająca, biegająca ciągle za interesami do tego, to owego, albo grająca w karty i zawsze przegrywająca. W końcu dozorcy więzienia bardzo go polubili i całymi wieczorami gawędzili z nim w swoich pokoikach. I pewnego wieczora, gdy był sam z jednym ze swych przyjaciół, który właśnie miał straż. Powiedział nagle, wiesz, Bilu, że nie widziałem rynku od siedemnastu lat? Wiem, odpowiedział strażnik, paląc fajkę. I chciałbym go widzieć choćby przez parę minut, Bilu powiada. A nie wątpię o tem, mówi strażnik, puszczając dym. Bilu, zawołał nagle umorusany człowiek. Przyszła mi do głowy fantazja. Pozwól, jeszcze raz zobaczył rynek przed śmiercią, a jeśli nie dostanę apopleksji, powrócę punkt za pięć minut. A co będzie, jak dostaniesz apopleksji? pyta strażnik. No to co? odrzekł Człeczyna. Odniosą mnie tu. Mam przecież w kieszeni bilet wizytowy numer dwudziesty, schody do kawiarni. I rzeczywiście tak było. Kiedy chciał zaznajomić się z jakim nowym sąsiadem, to wyjmował zwykle z kieszeni mały, pomięty kawałek papieru z tymi wyrazami i nic więcej. Wskutek tego nazywano go nawet numerem dwudziestym. No i strażnik bystro spojrzał mu się w oczy, a potem powiedział z uroczystą miną: dwudziesty numerze, powiedział. Zawierzam ci. Przecież nie zechcesz nabawiać kłopotu starego przyjaciela. O nie, mój kochany, mam przecież coś tu, w tym miejscu. Odrzekł Człeczyna z całą siłą uderzając się w lewą stronę brązowego fraka i wylewając po jednej łzie z każdego oka, co było rzeczą nadzwyczajną. Gdyż nigdy dotąd ani jedna kropla nie spłynęła po jego twarzy. Uścisnął rękę strażnika i poszedł. I już więcej nie wrócił? Zawołał pan Pikwik. A tym razem pan nie zgadł. Wrócił. Na dwie minuty przed terminem okropnie zagniewany, gdyż omal go nie rozjechano. I powiedział, że do czegoś podobnego nie jest przyzwyczajony, niech go powieszą, jeżeli nie poskarży się lordowi majorowi. W końcu uspokojono go jakoś, ale przez następnych pięć lat ani nosa nie pokazał za drzwi więzienne. A po upływie tego czasu, rzekł pan Pickwick, zapewne umarł. Nie, nie, panie. Przyszła mu fantazja skosztować piwa w jednym z szynków tuż koło więzienia, i począł tam chodzić co wieczór, zawsze najregularniej powracając na kwadrans przed zamknięciem bramy. I wszystko szło jak należy. Ale w końcu tak sobie pozwalał, iż zapomniał co to znaczy czas. I powracał coraz później. Także pewnej nocy stary jego przyjaciel już miał zamykać drzwi, nawet raz przekręcił klucz, gdy wtem za drzwiami odezwał się głos. Jeszcze chwilę Bilu. Jak to numerze dwudziesty rzekł strażnik. Toś ty jeszcze nie wrócił? Nie, odpowiedział Człeczyna uśmiechając się. No to ci powiem mój przyjacielu, rzekł strażnik zwolna otwierając drzwi z zagniewaną miną. Powiem ci, iż z wielką przykrością zauważyłem, żeś wlazł w złe towarzystwo i sta nie się, nie chcecie martwić, powiada, ale jeżeli nie wystarczy ci znajomość z ludźmi przyzwoitymi i nie będziesz wracać w odpowiednim czasie, to jak mnie widzisz, zupełnie cię nie wpuszczę. I mały człowieczyna zaczął drżeć i trząść się, i od tego czasu noga jego nie postała za więzieniem. Podczas tego opowiadania pan Pikwik zwolna szedł po schodach. Przeszedłszy się potem kilka razy po podwórzu, prawie pustem o tym czasie, powiedział, że czas już iść spać. I polecił samowi, by na tę noc znalazł sobie miejsce w jakiejś pobliskiej oberży. Na zaś przyszedł wcześniej, aby sprowadzić rzeczy spod jeżego i Jastrzębia. Sam wysłuchał tego rozkazu z całą, na jaką go stać było uległością, ale równocześnie z bardzo widocznym niezadowoleniem. Próbował nawet wymówić w swego pana, że może by było właściwie, gdyby przespał się gdzieś na dziedzińcu więziennym, widząc jednak, że pan Pikwik jest zupełnie głuchy na tego rodzaju napomknienia. Ostatecznie zmuszony był odejść.